Szczęść Boże. Akt oskarżenia. Ludzie, którzy stwarzają okoliczności, w których ludzie giną, a giną masowo. To są straty wojenne. Ludzie, którzy odpowiadają za te straty wojenne, są zbrodniarzami. A zegar tyka. Będziesz pan wisiał. Proszę Państwa, przed kilkoma dniami w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się Dinteuer nad Polską, zorganizowana przez Parlament Europejski formalnie, ale tak naprawdę widzę w tym zatajoną rękę niemiecką. Dinteuer polegała na tym, że większość parlamentarzystów tamtejszych ujadała na Polskę i do tej większości przyłączyła się również frakcja Volksdeutschów z księciem małżonkiem Inkli. A przeciwko tej potężnej większości stanęła grupa obrońców interesów państwa polskiego, czy w ogóle państwa polskiego, część polskich posłów do Europarlamentu i część posłów cudzoziemskich. Pretekstem do Dinteuer była oczywiście praworządność, ale to tylko pretekst, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby spacyfikować Polskę i Węgry, bo Węgry też się znalazły na celowniku niemieckim. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy chcą doprowadzić do całkowitego uniemożliwienia ewentualnego odtworzenia się projektu Trójmorza. Projekt Trójmorza bowiem, który w czasie wizyty Donalda Trumpa w Warszawie, on powiedział wtedy na konferencji prasowej, że projekt Trójmorza bardzo mu się podoba i że Stany Zjednoczone będą go wspierały. Otóż to wzbudziło zaniepokojenie w Berlinie, dlatego że ewentualne zrealizowanie projektu Trójmorza godziłoby w trzy ważne interesy niemieckie. Po pierwsze, podważałoby być może w sposób trwały hegemonię Niemiec w Europie, bo cała Europa Środkowa by się z tej hegemonii wyłamała. Więc już nie można mówić spod tej hegemonii, by się wyłamała, więc nie można mówić już odtąd o hegemonii niemieckiej w Europie. Drugi zagrożony interes to Trójmorze blokowałoby rozbudowę IV Rzeszy, w którą Niemcy tyle już zainwestowały. I wreszcie po trzecie, projekt Trójmorza umożliwiłby państwom środkowej Europy uwolnienie się od ograniczeń nałożonych na nie przez niemiecki projekt Mitteleuropa z 1915 roku. Przypomnę, że ten projekt Mitteleuropa przewidywał to w 1915 roku, kiedy Niemcy miały jeszcze nadzieję na ostateczne zwycięstwo w I wojnie światowej, przewidywał, że na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej zostaną utworzone takie bantustany, pozornie niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty, o gospodarkach trwale niezdolnych do konkurowania z gospodarką niemiecką, tylko uzupełniających i peryferyjnych. Polityczne warunki do realizacji tego projektu Mitteleuropa powstały, czy ponownie się pojawiły w roku 2004. No i w tej chwili ten projekt jest realizowany, blokując narodowe potencjały gospodarcze w państwach Europy Środkowej, między innymi w Polsce. Niemcy były bardzo zaniepokojone tą deklaracją Donalda Trumpa, bo nie można by było tak łatwo wysadzić w powietrze inicjatywy politycznej, której protektorem są Stany Zjednoczone, zwłaszcza dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech. W związku z tym Niemcy
zachowały się tak zgodnie z indiańskim przysłowiem, jak nie możesz ich pokonać, to przyłącz się do nich. No i zgłosiły akces do Trójmorza i jedynym, o ile mi wiadomo, szefem państwa, który wyraził z tego tytułu entuzjazm, to był pan prezydent Andrzej Duda. No to tak, taki jest prawdziwy powód tej Dintoiry i tej wojny polsko-niemieckiej, której pretekstem jest praworządność. Wielce czcigodny europoseł Jacek Sariusz-Wolski nazywa to nawet, że to początkiem najdłuższej wojny nowoczesnej Europy, nawiązując w ten sposób do takiego serialu, który za komuny był wyświetlany w telewizji. Jego tematem była walka ludności polskiej, Polaków w Wielkopolsce z rządem pruskim. W rezultacie to doprowadziło do bardzo takiej dużej konsolidacji społeczeństwa polskiego w zaborze pruskim, no i do podniesienia na znacznie wyższy poziom niż w pozostałych zaborach sytuacji ekonomicznej Polaków w Wielkopolsce. Jak się skończy ta najdłuższa wojna nowoczesnej Europy, o której mówił pan Jacek Sariusz-Wolski, no to tego nie wiemy. Nie wiemy nawet, czy będzie najdłuższa, bo to zależy od wielu czynników, których części przynajmniej dzisiaj niepodobna przewidzieć, ale no ta wojna trwa i to w dodatku tak się do tego stopnia się zaostrza, że Parlament Europejski zapowiedział zaskarżenie Komisji Europejskiej do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za bezczynność w tej sprawie, to znaczy, że jeszcze nie rozgromił tutaj Polski, chociaż pani Ursula von der Leyen, ona stara się jak może i na przykład nie tylko Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która od początku była kością niezgody między Unią Europejską i Polską, to jeszcze do tego doszedł Trybunał Konstytucyjny. Pani Ursula von der Leyen powiedziała, że Trybunał Konstytucyjny nie jest przez nas, to znaczy przez Europejców, traktowany jako niezależny. Więc rozumiem, że w następny w kolejce po Izbie Dyscyplinarnej jest Trybunał Konstytucyjny. Tam podczas tej Dintoiry pojawił się pan premier Mateusz Morawiecki, który wygłosił dosyć takie patetyczne przemówienie, tam, że jest dumny z Polski i tak dalej, to bardzo ładnie. No ale jednocześnie chyba się zaczęło podkulanie ogona, dlatego że premier Morawiecki zapowiedział, zresztą naczelnik państwa to potwierdził, zapowiedział rozpędzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czego właśnie Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Komisja Europejska się domagały. Jak to się potoczy, czy rzeczywiście ten ogon zostanie podkulony, czy nie, to się przekonamy. Są bardzo poważne poszlaki, żeby tak właśnie było, na co zwrócił uwagę weteran sojuszu ze Związkiem Radzieckim, Leszek Miller, który obecnie jest na politycznej emeryturze w Parlamencie Europejskim. Otóż Leszek Miller przytomnie zauważył, że Unia Europejska ma bardzo poważne atuty, dlatego że trzyma portfel, no i może blokować, zresztą robi to, Polsce różne subwencje i fundusze, na przykład Fundusz Odbudowy, no a także nawet subwencję budżetową, tym skuteczniej, że zgodnie z postanowieniem, orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Polska została skazana na płacenie kar w wysokości 500 000 euro dziennie dla Komisji Europejskiej za niewykonanie polecenia zamknięcia kopalni węgla brunatnego Turów. No więc widzimy, że Niemcom się w dużym stopniu to udało, bo poszczuły całą Europę na dwa główne
państwa, które potencjalnie wzięłyby udział w Trójmorzu, no i udało im się nawet doprowadzić do skonfliktowania Republiki Czeskiej z Polską. Ten konflikt być może, że wkrótce wygaśnie, no i Polska tam zapłaci, to znaczy rząd się odgraża, że nie zapłaci tych kar, no ale to tam nie zależy to od niego, dlatego że jak wyjaśnił rzecznik Komisji Europejskiej, Komisja będzie sobie potrącała te kary z właśnie subwencji budżetowej dla Polski, więc tu rząd polski nie może temu zapobiec. Polska zostanie tutaj wyszlamowana, natomiast po wyborach w Republice Czeskiej okazało się, że rząd czeski chce jednak negocjować w tej sprawie, więc bardzo możliwe, że zrezygnuje z takich zaporowych warunków, które poprzedni rząd Polsce stawiał. No i jakoś dojdzie do tego porozumienia i Polska nie będzie obciążona w nieskończoność tymi karami. Muszę powiedzieć, że pan premier Morawiecki nie był w komfortowej sytuacji, dlatego że w przeddzień jego wizyty w Strasburgu na Dintoire pan minister Ziobro ogłosił, że zwróci się do rządu, by rząd polski zaciągnął Niemcy przed oblicze Europejskiego Trybunału w Strasburgu za to, że proces upolitycznienia, że stopień upolitycznienia procedury powoływania sędziów w Niemczech jest jeszcze większy niż w Polsce. No widać, że pan minister Ziobro próbuje przenieść na forum międzynarodowe ten polski spór o różnicę łajdactwa, jaki się toczy między rządem dobrej zmiany, między obozem dobrej zmiany, a obozem zdrady i zaprzaństwa. Bo ten spór tylko dotyczy różnicy łajdactwa, nie samej zasady. No i tutaj my wprawdzie, wy nas oskarżacie o upolitycznienie procesu powoływania sędziów, ale wy jeszcze bardziej go upolitycznialiście. W związku z tym niech wam tutaj Europejski Trybunał, o ile się ośmieli, ma się rozumieć, przysoli jakieś sankcje i tak dalej. Proszę Państwa, dlaczego tak się stało? No tego to nie wiem, ale tajemnicą Poliszynela jest rywalizacja pana ministra Ziobry z panem premierem Morawieckim. Pan minister Ziobro jakieś tam atuty ma. Pan premier Morawiecki właśnie intensywnie kompletuje swój dwór, rozdzielając na prawo i lewo synekury w spółkach Skarbu Państwa, więc mamy do czynienia z taką walką potężnych szermierzy. Naczelnik państwa chyba już jest tym trochę zirytowany, bo zapowiedział swoją dymisję z początkiem roku 2022, a więc już za 2,5 miesiąca, ze stanowiska wicepremiera nadzorującego resorty siłowe. No chyba już ma tego dosyć, tym bardziej, że no po panu posłowi Adamowi Bielanowi, ale myślę, że nie bez pewnego wsparcia i ze strony ministra Ziobry, i ze strony premiera Morawieckiego udało się wymanewrować skutecznie pobożnego posła Gowina. Pobożny poseł Gowin został sam jak palec, no i oczywiście jeszcze jest w polityce, no bo jest posłem, więc tutaj mandatu nikt mu odebrać nie może, ale już jego potężna formacja w sondażach jest notowana na poziomie poniżej 1%, znaczy na takim poziomie jeszcze niższym od błędu statystycznego, więc chyba został skutecznie z polityki wymanewrowany. Ale nie jest to jedyna wojna, jaka toczy się również w Polsce, niezależnie od tej wojny polsko-niemieckiej, najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Nie jest to jedyna wojna, bo druga wojna toczy się między rządem dobrej zmiany a panem prezesem Najwyższej Izby Kontroli Marianem Banasiem. Otóż pan Marian Banaś niedawno ogłosił, że dysponuje oświadczeniami podpisanymi przez osoby, które siedziały w aresztach wydobywczych
i nakłaniane były przez bezpieczniaków do fałszywych zeznań przeciwko Marianowi Banasiowi, a bezpieczniacy w zamian obiecywali im, że w takim razie, jak podpiszą takie fałszywe zeznania, to niezawisłe sądy wypuszczą ich z aresztów wydobywczych na wolną stopę. No, pan Marian Banaś twierdzi, że żaden z tych klientów, znaczy pensjonariuszy aresztu wydobywczego się nie załamał, żadnych fałszywych oskarżeń nie podpisał. No i to rzuca pewne światło na zagadnienie niezawisłości sędziowskiej. Jeżeli bezpieczniacy obiecują aresztowanym, że sądy ich wypuszczą, to znaczy, że wiedzą, co mówią, jeśli to wszystko prawda. A myślę, że chyba prawda, wiedzą, co mówią, że jeżeli oficer prowadzący nakaże takiemu sędziemu, wiecie, rozumiecie, tu sędzio niezawisły, wypuśćcie tego delikwenta, bo to on tutaj teraz jest pod naszym nadzorem, a nie pod waszym, no to w podskokach to polecenie wykonają. Proszę Państwa, więc takie tutaj mamy jeszcze wojny. Bardzo możliwe, że ta deklaracja prezesa Banasia, że on tymi oświadczeniami od razu, prokuratura od razu temu zaprzeczyła, no jasne, przecież się nie przyzna. To jest oczywista oczywistość, co ma mówić. Ale bardzo możliwe, że to było kolejne poważne ostrzeżenie ze strony prezesa Banasia, że ma jeszcze jakieś inne asy w rękawie. No i tu w związku z tym Centralne Biuro Antykorupcyjne zajęło się teraz spadkiem jakimś pana prezesa Banasia. No mój Boże kochany, w ogóle zarzut wobec prezesa Banasia był trochę niewielkiego kalibru w porównaniu na przykład z kosztami wyborów kopertowych, do których nie doszło. Tam chodzi o 70 milionów złotych, a tutaj chodzi o 50 tysięcy, no więc rzeczywiście proporcje są niewielkie, ale tu wszystkie moce niebieskie, ziemskie i piekielne rządowi dobrej zmiany udało się poruszyć. Nie wiem, dlaczego taka zażarta się staje ta wojna. Jeśli chodzi o konstytucyjną stronę, no to właściwie polska konstytucja tak ustawia pozycję prezesa Najwyższej Izby Kontroli, że właściwie wbrew jego woli nie można go wysadzić w powietrze. Z wyjątkiem jednej sytuacji, kiedy zostanie mu udowodnione przestępstwo. No i dlatego takie intensywne podchody pod prezesa Banasia są. No on tam nie kuca, tylko się odwija. To może stwarzać bardzo takie, że tak powiem, kłopotliwe sytuacje, przynajmniej dla niektórych uczestników obozu dobrej zmiany. Przede wszystkim właśnie dla pana ministra Ziobry, dlatego że na celowniku pana prezesa Banasia znalazł się Fundusz Sprawiedliwości, który funkcjonuje przy Ministerstwie Sprawiedliwości. No i tam prezes Banaś twierdzi, że tam doszło do jakichś poważnych malwersacji. Wieść gminna głosiła, że z tego Funduszu Sprawiedliwości, mówił o tym w Sejmie bodajże poseł Janusz Korwin-Mikke, że z tego Funduszu Sprawiedliwości finansowana była kampania kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski na prezydenta Rzeszowa. Jak tam było, tak tam było, zawsze jakoś było, bo jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było, ale no widzimy, że w tej walce potężnych szermierzy mogą z trupy ścielić się gęsto, bo zdaje się, że tym razem wojują naprawdę. Proszę Państwa, no i jeszcze jakby tego było mało, na tym tle rozwija się, zgodnie z przewidywaniami pana ministra Niedzielskiego, rozwija się epidemia zbrodniczego koronawirusa. W związku z tym pan minister Niedzielski i reszta ekipy jego doradców i ekspertów obmyślają już kolejne restrykcje, jakby tutaj nam przychylić nieba, to znaczy dla naszego dobra oczywiście, żebyśmy w razie czego zmarli, jeśli już taki rozkaz będzie, zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, jako osoby całkowicie wyleczone,
a nie tak byle jak, jakby każdemu się tam zamanić. No niemożliwe, porządek musi być. W związku z tym tak to wygląda. Proszę Państwa, jeszcze sytuacja na granicy polsko-białoruskiej cały czas tam jest w napięciu. Rząd, jak wiadomo, przedłużył utrzymanie stanu wyjątkowego o następnych 60 dni. Bardzo z punktu widzenia rządu jest to bardzo dobrze, dlatego że notowania Prawa i Sprawiedliwości w sondażach od tego rosną, a notowania Platformy Obywatelskiej od tego spadają, podobnie jak niektórych innych ugrupowań parlamentarnych, dlatego że tym pretorianom Donalda Tuska coś wpadło na mózg i tam zaczęli urządzać awantury na granicy. Tam zresztą nie tylko pretorianom Donalda Tuska, bo i tam pani wielce czcigodna pani Klaudia Jachira pojechała tam za potrzebą i tak dalej. No ale teraz już widać jakieś objawy otrzeźwienia, bo Gazeta Wyborcza nawet wysłała swojego tam tego funkcjonariusza do Iraku, no i tam on spenetrował prawdę, że to jednak prezydent Łukaszenka sprowadza tych egzotycznych turystów do Mińska, czy sprowadzał, bo teraz Irak zawiesił loty do Mińska, no i później wypychał ich za pomocą wojska białoruskiego nad polską granicę. Rząd postanowił wybudować na tej granicy mur. No i nie wiem, czy ta ustawa już została skierowana do Sejmu. Została, to chyba tak. Natomiast nie wiem, czy już została uchwalona, bo to Sejm to by ją uchwalił oczywiście, ale Senat już niekoniecznie. Sejm oczywiście odrzuciłby ewentualne poprawki Senatu. No to z tym Senatem to rzecz ciekawa, bo właśnie pan marszałek Grodzki, w sprawie którego prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu, na razie się wywinął, wykręcił się sianem, dlatego że pan wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz stwierdził, że ten wniosek prokuratury ma jakieś bardzo poważne braki formalne, kropki i przecinki nie są w tych miejscach, gdzie powinny być. W związku z tym pozostawił ten wniosek bez żadnego biegu. No więc na razie pan marszałek Grodzki cieszy się immunitetem, ale widzimy, że zaczyna biegać na coraz to krótszej smyczy. No i w związku z tym taki opozycyjny charakter Senatu może być w dalszej perspektywie trudny do utrzymania. Jak się ta najdłuższa wojna nowoczesnej Europy będzie rozwijała, no to zobaczymy, zostanie nam to objawione w następnych tygodniach, no a ja oczywiście z przyjemnością będę to Państwu opowiadał i te wydarzenia, które stoją przed nami, komentował.